Witam kochani serdecznie, dzisiaj polecam przepyszne faworki chrupiące z ciasta francuskiego. Dodam, że jest to przepis bardzo łatwy, bardzo szybki. Użyłam tutaj typowego ciasta o wadze około 400 gramów. To ciasto dzielę sobie na 3 kawałki i każdy taki kawałek jeszcze dodatkowo rozwałkuję, żeby te faworki były nie takie bardzo grube. Każdy taki kawałek dzielę potem już na te typowe paski jak na faworki i w każdym tym paseczku małym zaznaczę. Można to zrobić oczywiście radełkiem albo nożem, taką dosyć sporą tą kreskę po środku paska. Chodzi o to, żeby nam łatwo się przewijały w te takie charakterystyczne wstążeczki. Z jednego takiego typowego ciasta francuskiego sklepowego wychodzi około 50, może 60 takich faworków. To zależy, jak po prostu duże będziecie ciąć te faworki. Tak jak widzicie u mnie w formie, zostawiam je jeszcze po wykrojeniu do takiego odpoczynku. Niczym ich tutaj nie smarowałam, ponieważ potem planuję je tylko posypać cukrem pudrem. Pomimo rozwałkowania, jak widzicie, pięknie i tak jeszcze rosną. Naprawdę w efekcie są bardzo, bardzo chrupiące. Po upieczeniu tak mniej więcej piekłam je około 7-8 minut w temperaturze 185 stopni. To zależy od piekarnika. Potem jeszcze jak widzę, że już się tak sporo zrumieniły, można je tam jeszcze dosuszyć przez 5 minut w temperaturze na przykład 50-60 stopni. Rewelacyjne, pyszne i bez głębokiego tłuszczu. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejne filmy.